Witajcie panowie na kanale Laros. Tym razem przygotowałam dla was film o tonikach złuszczających. Jest to myślę, że najbardziej podstawowy kosmetyk złuszczający, po który sięgam w pierwszej kolejności. W związku z tym dzisiaj wam pokażemy nasze przede wszystkim kultowe produkty i takie, które się sprawdzą w codziennej pielęgnacji, które mogłybyśmy używać zarówno wieczorem, jak i regularnie każdego kolejnego dnia. Także mam nadzieję, że takie produkty wam się sprawdzą w obecnej pielęgnacji, delikatnie przede wszystkim złuszczą, rozjaśnią, będą działały delikatnie przeciwzmarszczkowo i przy okazji będą regulowały wydzielanie się sebum, będą pomagały wam walczyć z trądzikiem, z ewentualnymi doskonałościami, również po maseczkach, ponieważ często je teraz nosimy. Także mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba i przy okazji wyciągniecie z niego dużo wiedzy. Także zaczynamy. Może zaczniemy na początku od podziału kwasów. To jest niezwykle ciekawy temat i myślę, że często stanowi wiedzę tajemną, ponieważ nie wiemy, jak mi dobrać odpowiedni kosmetyk dla naszego typu cery, po jakie stężenie sięgnąć, jakie uzyskamy efekty, boimy się podrażnień. Dzisiaj po tym filmie mam nadzieję, że będziecie mogły dobrać odpowiedni kosmetyk dla siebie i przede wszystkim nie będziecie unikać tematu kwasów w swojej pielęgnacji, a myślę, że to będzie jeden z podstawowych kosmetyków, po który będziecie sięgać. Toniki z kwasami działają, uwierzcie mi, cuda. Są niezwykle ciekawe, jeżeli chodzi o efekty, jakie uzyskujemy, ponieważ złuszczamy skórę, delikatnie ją rozjaśniamy, nawilżamy, ponieważ odpowiedni dobór kwasów może również działać nawilżająco i wręcz przeciwnie, nie będzie nam przesuszał skóry, będzie działał łagodząco, odnawiająco na naszą skórę, w związku z tym efekty, które zauważycie używając toników złuszczających i produktów z kwasami, naprawdę przejdą wasze oczekiwania. Podział kwasów jest bardzo prosty, ponieważ mamy trzy rodzaje, mamy kwasy AHA, BH i nowy rodzaj kwasów PH. To są przede wszystkim produkty przeznaczone do skóry wrażliwej, bardzo łagodnie nawilżają naszą skórę, natomiast powrócę może do pierwszego rodzaju, czyli kwasów AH. Tutaj mamy kwas glikolowy, mlekowy, migdałowy, cytrynowy oraz jabłkowy. One działają przede wszystkim na powierzchni naszej skóry, rozpuszczają się w wodzie i mają działanie właśnie delikatne, złuszczają, rozjaśniają, nawilżają, wygładzają i przede wszystkim poprawiają kolor, także są idealnym rozwiązaniem dla osób borykających się z przebarwieniami posłonecznymi, z plamami, chcą przede wszystkim pobudzić skórę do życia, nadaje jej blask. Także dzisiaj wam pokażę kilka kosmetyków z tej serii. A teraz przejdziemy do bardzo ciekawego rodzaju kwasów, czyli kwasów BHA. To są kwasy, które przede wszystkim rozpuszczają się w tłuszczach, w związku z tym mogą przenikać nasze sebum, mieszki włosowe, działają przede wszystkim już na głębszych partiach skóry, delikatnie ją złuszczając, poprawiając strukturę, jędrność. W związku z tym mogą również skórę powierzchniowo rozświetlać, jak i działać w jej głębszych warstwach. Tutaj jest to środek pozyskiwany z bardzo często skóry wierzbu albo brzozy i jest to nic innego jak kwas salicylowy. Bardzo często takie kwasy regulują pracę wydzielania się gruczołów ujowych, niwelują zaskórniki, rozszerzone pory, w związku z tym tutaj działają jednocześnie nawilżająco, przeciwzmarszczkowo, wygładzająco, no i również regulują wydzielanie sebum, co jest bardzo ważne przy cerach trądzikowych, borykających się z przetłuszczającą strefą T. Muszę wam powiedzieć, że wtedy naprawdę toniki działają cuda i skóra jest mocno nawilżona i jednocześnie mniej się przetłuszcza. Ostatnim rodzajem kwasów jest kwas PH, to jest innowacyjny rodzaj kwasu, jest to nic innego jak glukonalakton. Środek przeznaczony głównie do cery naczynkowej, wrażliwej, bardzo ładnie nawilża i przede wszystkim delikatnie złuszcza, nie powodując przy okazji pieczenia, podrażnień, uczucia swędzenia i przede wszystkim nie przesusza naszej skóry. Jeżeli borykacie się z problemem bardzo przewrażliwionej skóry twarzy, a chcecie delikatnie zacząć złuszczać, wybierajcie produkty właśnie w składzie z kwasem PH. Także myślę, że odpowiednio dobrana pielęgnacja naprawdę działa i przede wszystkim uzyskujecie efekty, o których marzycie. Tylko kwestia zgłębienia wiedzy i przy okazji dobrania odpowiednich produktów. Także dzisiaj przejdziemy przekrojowo przez toniki złuszczające i pokażę wam na końcu dwa, moim zdaniem, bardzo ciekawe kosmetyki, które uzupełniają działanie toników, a jednocześnie bardzo świetną serię, która jest przeznaczona do skóry trądzikowej. I mamy jeden produkt również na ciało, jeżeli borykacie się z tym problemem, także mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Jak widać, produktów z kwasami PH możecie również używać na co dzień. Pokażę wam bardzo ciekawy produkt. To jest bezalkoholowa mgiełka marki Coseris, czyli Low PH Barrier Mist. I to jest produkt, który zawiera glukonalakton, który świetnie nawilża, odświeża skórę. W związku z tym ta mgiełka jest jednocześnie takim nawilżającym produktem w ciągu dnia i fikserem naszego makijażu, przez co przedłuża jego trwałość i bardzo ładnie wyrównuje kolory skóry. Skóra jest przede wszystkim odświeżona, bardzo ładnie wygląda, świeżo i jędrnie przez cały dzień. Myślę, że na takim efekcie nam zależy. Dodatkowo
mamy również ekstrakt z kokosa, który działa powierzchniowo natłuszczająco, chroni skórę przed utratą wody z naskórka i naprawdę na bieżąco reguluje wydzielenie sebum, przez co skóra po prostu się nie przetłuszcza, jest nawilżona, no i makijaż trzyma się dłużej, zdecydowanie dłużej, więc warto używać takich produktów. Dodatkowo mamy w składzie ekstrakt z tarczy bajkalskiej, który chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem się i mamy alantoinę, która łagodzi podrażnienia, także jeżeli macie mocno zaczerwienioną skórę, to używajcie takich produktów w celu odświeżenia waszego makijażu. Jeżeli nie noszycie na przykład podkładów, również możecie zafiksować po prostu puder. Bardzo fajny, ciekawy kosmetyk, a dodatkowo zmieści się do każdej. Nie byłoby podsumowania produktów z kwasami bez udziału witaminy C, najlepszego antyoksydantu, kosmetyku, który działa przede wszystkim rozjaśniająco, odmładzająco, także formuła anti-aging również jest zawarta w kolejnym toniku marki Cosrx. Tutaj mamy już kompleks RX Gold, który jest bardzo ciekawy pod kątem zmniejszania sebum i zmiękczania skóry. Pojawia się kwas AHA, który udoskonale rozjaśnia skórę, kwas BHA oczyszcza pory, usuwa zanieczyszczenia. Mamy niacynamid, który chroni skórę, rozjaśnia i odżywia, a także pojawia się alantoina i pentanol, który bardzo działa łagodząco na naszą skórę. Jest to tonik bogaty w witaminę C, kwasy, ponieważ witamina C, jak pewnie dobrze wiecie, bardzo dobrze się czuje w otoczeniu kwasów i dzięki temu delikatnie złuszcza, rozświetla i przy okazji odświeża. Jest to tonik do codziennego użytku, w związku z tym możecie go używać rano jak wieczorem. Oczywiście pamiętajcie, że również używając delikatnych toników złuszczających, filtry przeciwsłoneczne są niezbędnikiem waszej pielęgnacji, w związku z tym zamykamy naszą poranną pielęgnację właśnie filtrami chroniącymi przed fotostarzeniem i fotouczuleniem, ponieważ wtedy nasza skóra, używając produktów z kwasami, jest bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych. Ten tonik świetnie odświeża skórę. Możemy go używać codziennie, ma tutaj delikatne stężenie tych kwasów, w związku z tym naprawdę rewelacyjnie się sprawdzi do naszej takiej codziennej pielęgnacji, delikatnie nawilżającej, odświeżającej i przy okazji nakładając bezpośrednio po umyciu skóry twarzy, przywraca optymalne pH i ładnie ją odświeża. Marka Cosrx jest zdecydowanie liderem, jeżeli chodzi o toniki złuszczające. Mamy szeroki wybór tych produktów, także myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o odpowiednią pielęgnację. Także pokażę Wam kolejny produkt, który wykorzystuje wyciąg z kory wierzby białej, który złuszcza, oczyszcza skórę, rozjaśnia i wygładza. Pojawia się również woda z owoców jabłoni, która zawiera fitohormony wzmacniające włókna kolagenowe, zmniejszające zmarszczki. Pojawia się kwas glikolowy pozyskiwany z trzciny cukrowej, jabłek, winogron oraz agrestu, który rozjaśnia przebarwienia, złuszcza, przyspiesza gojenie się ran. Mamy mleczan sodu, który reguluje naturalne pH, nawilża. Pojawia się kompleks NMF, który zapobiega przesuszeniom i pojawia się w składzie betaina. Moim zdaniem bardzo ciekawy składnik, często wykorzystywany w produktach marki Cosrx. Ja się z nim podobnie spotkałam w kremie ślimakowym. Dobrze go znacie, ponieważ naprawdę ma świetną konsystencję, bardzo ładnie regulującą również wydzielanie się sebum, jest przeznaczony do skóry trądzikowej, czyli betaina, która wygładza tymczasowo zmarszczki, w związku z tym działa silnie liftingująco i to właśnie te produkty, ten skład możecie znaleźć w toniku. On, jak widzicie, ma delikatny draszacz, w związku z tym naprawdę nie sprawi Wam problemu aplikacja, a przede wszystkim on będzie mocno odświeżał skórę twarzy. Możemy go pryskać bezpośrednio na skórę albo na przykład aplikować we wgłębieniu dłoni, rozmasowywać i wtłaczać, wklepywać go w skórę twarzy. Technik jest mnóstwo, możecie oczywiście używać na wacik, natomiast moim zdaniem nie warto marnować produktu i nakładać go bezpośrednio na skórę. Marka Snow By Me również stworzyła produkty złuszczające, oczywiście zaczniemy od toniku, natomiast później pokażę Wam kolejno kosmetyki, które wchodzą w skład 30-dniowej kuracji na różne partie naszego ciała, natomiast tonik jest przeznaczony stricte do skóry twarzy. Możemy również go używać na dekolt, na szyję, tam gdzie pojawiają się doskonałości, ponieważ pojawia się ekstrakt z drzewa herbacianego, który niezwykle koi naszą skórę, odkaża, działa bakteriobójczo, a także delikatnie ją chłodzi, przez co daje uczucie ulgi, jeżeli mamy problem z piekącą skórą twarzy. Dodatkowo pojawia się ekstrakt z papaji, który ogólnie wpływa na dobrą kondycję naszej skóry, wyrównuje kolory, pojawia się ekstrakt z nasion soczewicy, który zwęża pory, wygładza, ekstrakt z oczaru wirgilijskiego, który zmniejsza widoczność naczynek, zwalcza trądzik, reguluje sebum. W związku z tym tutaj mamy składniki delikatnie złuszczające, jak widzicie, nawilżające i przede wszystkim regulujące wydzielanie sebum, przez co pojawia się mniej niedoskonałości. Jest to tonik bardzo łagodnie działający na naszą skórę, także nie bójcie się przesuszeń, on wręcz nawilży naszą skórę. No i tak jak mówię, możemy sobie zafundować taką kurację złuszczającą, zwłaszcza w okresie zimowo-jesiennym, kiedy
produktów złuszczających używamy zdecydowanie dziennie. Również sprawdzają się płatki złuszczające. To jest kosmetyk, po który możemy sięgać codziennie, ponieważ są niezwykle delikatne, no i pięknie odświeżają skórę, naprawdę relaksują. Nasze myśli po prostu, które się kłębią w ciągu dnia, myślę, że odchodzą na bok, kiedy wchodzimy do łazienki i faktycznie używamy takich relaksujących produktów. Dodatkowo ten zapach, jeżeli chodzi o drzewko herbaciane, jest bardzo przyjemny. Te płatki są nasączone po prostu ekstraktami, które delikatnie złuszczają naszą skórę. No i w związku z tym, że to jest 30-dniowa kuracja, możemy ich używać codziennie. Są bardzo cieniutkie, delikatne, przyjemne przede wszystkim, nie są szorstkie, nie trą naszej skóry. No i dzięki temu po prostu odświeżają skórę zaraz po umyciu. Możemy ją później tonizować, używać kolejnych kroków pielęgnacyjnych, natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę rewelacyjne rozwiązanie w czterech trądzikowych. Takich, które borykają się przede wszystkim z przetłuszczającą się skórą twarzy i chcemy to niwelować, no i działać naprawdę dogłębnie złuszczająco. Tutaj mamy również mieszankę kwasu, w związku z tym działamy zarówno powierzchniowo, jak i delikatnie w głębszych partiach naszej skóry, a dodatkowo to są bardzo delikatne stężenia. Pamiętajcie, że w produktach koreańskich naprawdę te stężenia są wysokie, w związku z tym każda z nas może wprowadzić te produkty do swojej pielęgnacji. Wspominałam Wam również o kosmetyku punktowym, o tym również Wam dzisiaj powiem, ponieważ to jest dosłownie killer na niedoskonałości. Faktycznie szybko niweluje i zaczerwienienie, i punktowe wypryski. W związku z tym jest bardzo lekki, ponieważ ma taką żelową konsystencję, przez co się wchłania. On nie zasycha, nie tworzy Wam takich po prostu przesuszonych miejsc, w związku z tym ładnie nawilża tą strefę nawet dookoła niedoskonałości. To jest bardzo ciekawe, ponieważ myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do takich produktów złuszczających punktowych, które bardzo szybko wysuszają i tworzą taką nieprzyjemną skorupkę na naszej skórze, przez co nieładnie wygląda makijaż w tych miejscach, a tutaj tego efektu nie mamy. Jest to bardzo szybko działający kosmetyk. Ta cała seria jest naprawdę bardzo ciekawa, a najciekawszym moim zdaniem kosmetykiem, który mnie mocno zaskoczył, to jest produkt do całego ciała. Także możemy niwelować również niedoskonałości, odświeżać naszą skórę, również pod prysznicem. Tutaj mocno czuć miętę, właśnie to drzewko herbaciane, przez co jest to ogromna dawka relaksu dla naszej skóry. To jest bardzo ciekawy kosmetyk, ponieważ często niedoskonałości również pojawiają się na przykład na plecach, tam jest nam ciężko nałożyć punktowe produkty, złuść tą skórę, więc myślę, że żel będzie świetnie odświeżał i odkażał wybrane miejsca. Bardzo często niedoskonałości pojawiają się na szyi, na biuście. Możemy tak naprawdę tym produktem umyć całą buzię, natomiast jeżeli chcecie mieć stricte przeznaczony kosmetyk do skóry twarzy, warto po prostu użyć pianki i podbić działanie kosmetyków, których używacie w następnych krokach pielęgnacyjnych. Mówię tutaj o płatkach złuszczających, o tonikach. Pianka jest bardzo lekka, kremowa, no i też niezwykle wydajna. Także myślę, że pianki koreańskie należą do kultowych, jeżeli chodzi o wydajność kosmetyków. No i przy okazji mocno odświeżają skórę, ale nie ściągają tego płaszcza hydrolipidowego, który zabezpiecza naszą skórę. Jest bardzo delikatna, no i działa również na niedoskonałości, oczyszcza pory i bardzo ładnie złuszcza. To jest, myślę, że naprawdę bardzo przystępna cenowo seria, jak i pod kątem działania, złuszczania i faktycznie do wprowadzenia do codziennej pielęgnacji, więc tutaj zdecydowanie możecie dobrać na odpowiednie partie skóry, ciała, kosmetyki, no i też działać punktowo. Pokażę Wam już ostatni tonik złuszczający, ale jednocześnie pierwszy, od którego zaczęłam swoją pielęgnację. Marka Yumiso ma kultowy tonik z kwasem AHA 5%, który zawiera w składzie kwas mlekowy, który działa nawilżająco, antybakteryjnie, wzmacnia strukturę kolagenu. Pojawiają się również bakterie kwasu mlekowego, które zmniejszają procesy zapalne. Ekstrakt z proliski sercowatej rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt, zapobiega powstawaniu zmarszczek. Mamy również pantenol i alantoinę w składzie, które łagodzą podrażnienia i przede wszystkim działają kojąco na naszą skórę. To jest tonik, od którego możecie zacząć swoją przygodę. Jest bardzo łagodny, delikatny, natomiast już na samym początku możecie poczuć efekt, ponieważ skóra jest taka lekko nawilżona, ale jednocześnie bardzo ładnie wygładzona. To jest efekt takiej baby face, takiego wypolerowanego jabłuszka. Ona się bardzo ładnie błyszczy. Naprawdę uwierzcie mi, że używając produktów złuszczających, zdecydowanie będziecie sięgać po mniejszą ilość podkładów, pudrów. Ta skóra po prostu będzie wyglądała na oddychającą, na odświeżoną i przede wszystkim odmłodzoną. Toniki z kwasami to jest, myślę, że pierwszy taki produkt, po który sięgamy, korzystając z produktów złuszczających. To są bardzo delikatne produkty, ale jednocześnie niezwykle przyjemne w efekcie i możecie już od takich wczesnych lat, korzystając z takiej bardziej, myślę, że świadomej pielęgnacji, korzystając z produktów wieloetapowych, sięgnąć właśnie po toniki złuszczające i wprowadzić je w okresie jesienno-zimowym,
wczesnym latem. Natomiast pamiętajcie również o tym, żeby po prostu korzystać z ochrony przeciwsłonecznej. Tak naprawdę z takich delikatnych toników złuszczających możemy korzystać na co dzień przez cały rok, zwłaszcza wieczorem. Natomiast tak jak mówię, ochrona przed fotostarzeniem jest tutaj wskazana. Również w podkładach, krema BB, także możecie się cofnąć do naszego ostatniego filmu i zobaczyć kultowy kosmetyk marki Purito, czyli krem BB, nawilżający, wygładzający, rozświetlający, jednocześnie pielęgnujący naszą skórę, który może być jednocześnie etapem Waszego makijażu. To jest krem BB już kultowy na naszym kanale, w związku z tym mam nadzieję, że dobór kolorystyki nie będzie dla Was trudny, patrząc na swatche, które dla Was przygotowałyśmy, więc myślę, że warto się cofnąć również do tego filmu, posłuchać troszkę więcej o kolagenie, bo również zrobiłyśmy dla Was taki materiał. No i w przyszłym tygodniu szykujemy dla Was bardzo ciekawą serię o płatkach pod oczy. To jest niezwykle kultowy kosmetyk, który naprawdę w obecnej pielęgnacji myślę, że jest takim must have. A teraz Wam pokażę, że esencje, które świetnie uzupełnią właśnie toniki złuszczające, ponieważ jest to kolejny krok w naszej pielęgnacji. Esencje mają bardzo ciekawą konsystencję, ponieważ jest to coś na pograniczu toniku, a jednocześnie już serum, ponieważ posiada lekko taką wodnistą, już delikatnie żelową konsystencję. Ona, muszę Wam powiedzieć, że świetnie zabezpiecza skórę przed utratą wody z naskórka, bardzo ładnie ją przede wszystkim nawilża, no i rozświetla. Ten efekt utrzymuje się długo, przez co skóra jest delikatnie rozpulchniona i może korzystać ze składników aktywnych, które są zawarte w serach, kremach. Moim zdaniem naprawdę mocno działa nawilżająco, delikatnie złuszczająco, oczyszcza pory, niweluje trądzik i bardzo ładnie wygładza skórę. Tutaj mamy w składzie ekstrakt z kory wierzby białej, który jak wiecie należy do kwasów BHA, czyli delikatnie złuszcza. Działa już na kolejne warstwy naszego naskórka. Dodatkowo mamy również argininę, która jest aminokwasem, wzmacnia barierę hydrolipidową naskóry, nawilża, łagodzi podrażnienia. Mamy również kwas hialuronowy małocząsteczny, który wypełnia zmarszczki, nawilża, niacinamid, który wzmacnia odporność skóry na czynniki zewnętrzne oraz pojawia się ponownie ulubiony składnik zawarty w kosmetykach marki Coserich, czyli betaina, która działa wygładzająco i mocno liftinguje tymczasowo nasze zmarszczki, w związku z tym naprawdę świetnie nawilża i przede wszystkim tworzy taki efekt bardzo wypoczętej skóry. Rano naprawdę budzimy się z mocno napiętą skórą i przy okazji delikatnie złuszczoną. Formuła kosmetyku mi się bardzo podoba, bo jest lekka i bezzapachowa, przez co nie będzie kolidować z zapachem na przykład Waszego ulubionego kremu. Zapowiadałam Wam dwie esencje, więc ostatnią z nich będzie marka Coserich, która stworzyła świetną esencję do skóry problematycznej, trądzikowej i takiej, która wymaga zwężenie porów i oczyszczenia ich. To jest esencja, która ponownie sięga po ekstrakt z kory wierzby białej w ponad 80%, która delikatnie działa odkażająco, złuszczająco, a przy okazji zwężająco nasze pory. Pojawia się również w składzie hialuronian sodu, które wiąże wodę, wygładza, chroni przed przesuszeniem skóry, taninę, która pomaga przy przetłuszczającej się skórze, działa kojąco na egzemę i zapalenie skóry. Pojawia się również ekstrakt z mięty, który działa odprężająco, przywraca skórze blask. I muszę Wam powiedzieć, że formuła ponownie jest bardzo przyjemna. To jest już kosmetyk taki, o, zobaczcie, też na pograniczu żelu i wody. Bardzo ładnie pachnie i tutaj już mamy delikatnie wyczuwalną miętę, co jest bardzo relaksujące. Myślę, że na pewno Wam się ten zapach spodoba. Możemy stosować takie substancje, takie właśnie esencje na dwa sposoby. Oczywiście możemy wklepać po prostu dłoń w naszą skórę, ale możemy również nałożyć na przykład na wacik. To też nam się świetnie sprawdzi, potrzebujemy 15 minut. Jest to bardzo duża wtedy absorpcja produktu, silne działanie złuszczające. Tak samo możemy stosować toniki, więc pamiętajcie, że jest kilka form aplikacji, które moim zdaniem sprawdzą Wam się zarówno na co dzień, jak i jako taki zastrzyk delikatnego złuszczenia. Także mam nadzieję, że dzisiejsza forma filmu Wam się spodobała. Przede wszystkim będzie to duża dawka wiedzy, a jednocześnie poznacie więcej produktów złuszczających, będziecie miały porównanie, poznacie składy i finalnie efekty, jakie przyniosą Waszej skórze. Także koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie byście chciały jeszcze zobaczyć produkty, jaką tematykę możemy poruszyć na kanale. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli oczywiście będziecie subskrybentem naszego kanału. Zbliżają się święta, w związku z tym różne niespodzianki. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!